16 lutego czcimy świętą Juliannę, dziewicę i męczennicę. Julianna żyła w III wieku w Nikomedii. Była jedyną chrześcijanką w rodzinie. Ojciec, zaciekły poganin, zamierzał wydać córkę za prefekta miasta, Eleuzjusza. Dziewczyna jednak stanowczo oświadczyła, że za poganina za żadną cenę nie wyjdzie. Wobec odmowy ojciec kazał przyprowadzić ją przed sąd, któremu sam przewodził. Kiedy zachęty i groźby nie odniosły skutku, nie mogąc pojąć, jak można odrzucać tak zaszczytną dla siebie ofertę matrymonialną, poddał ją torturom, które sam jej wymierzył, a następnie skazał ją na śmierć przez ścięcie mieczem. Poniosła śmierć męczeńską w Nikomedii w 305 roku. Doczesne szczątki męczennicy z Nikomedii przeniesiono do Puzzolio we Włoszech. W czasie najazdów Longobardów wywieziono je do Kumy pod Neapolem, by w roku 1207 umieścić je w jednym z kościołów Neapolu. Tak wielka troska o relikwie świętej świadczy, jak dużą czcią cieszyła się zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Niebawem relikwie świętej Juliany, męczennicy, rozdzielono pomiędzy wiele kościołów Włoch, Hiszpanii i Holandii. W ikonografii święta Juliana przedstawiana jest w długiej szacie. Jej atrybutami są diabeł w łańcuchach u stóp, korona, księga, krzyż, lilia, miecz lub palma męczeńska. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie, święta Juliana, otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.